Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ale muszę. Dzisiaj przemyślenia Starego Wiarusa na okoliczność konferencji Aplowej. Mam nadzieję, że nie będę tego musiał potem montować, tylko na raz polecimy. Pierwsze pytanie to jest takie: czy przy kolejnej konferencji, mam nadzieję w przeciągu dwóch miesięcy, się coś pojawi na okoliczność Maców, iPadów i tak dalej, robimy po konferencji live a, takiego późno-nocnego? Macie ochotę się wtedy po, pośmiać z tego wszystkiego, co się będzie działo, czy, czy nie? Czy, Dzisiaj takie moje przemyślenia. Dobra, przechodzę do przemyśleń, nie wiem czy taka opcja to chyba nie, chyba najlepsza opcja to będzie sama przeglądarka, bo moj, moj, moją twarz już znacie, a, a najważniejsza jest treść, nad którą się tu będziemy dzisiaj pochylali, chociaż mogłaby więcej być pokazywana i iPhone 16 Pro. Rozsądek mówi zupełnie co innego, ale i tak go kupię, bo będziemy testować. Nie? Jest w sprzedaży od 13, dostępny od 20. Żebym miał coś nowego, to chyba wezmę złoty. Moja dusza słowiańska będzie zadowolona. Do tego jakiś ładny dres, trzy paski, jeszcze złoty ząb i będzie komplet, że tak powiem, Europy Wschodniej. I, i postanowiłem, że go wezmę. Jak będą złote, to, to kupuję. Jak nie będą złote, to będę czekał na złote, żeby coś mi się zmieniło. iPhone 16. W każdy się wklikniemy po kolei. Może pójdziemy od tego, co było najmniej ciekawe, czyli... Dla mnie od tego na przykład, dowiedz się więcej. Czyli mamy tutaj, o niech tak mi się otworzy w nowej zakładce, nowe słuchawki. Cena nie wiem, czy się zmieniła. Wydaje mi się, że może być trochę taniej, bo wszystko jest trochę taniej. W słuchawkach nowych zmieniły się dodatkowe kolory. Naprawdę. Zmieniły się tylko i wyłącznie dodatkowe kolory, jeśli chodzi o sam hardware, czas pracy na baterii, wszystkie inne rzeczy. Tu się nie zmienia nic. Mamy zmienioną zmienione kolory. Szybko? mówię, że szybko przelecimy przez to. Wchodzimy teraz w AirPods, Airpods Pro 2. Tutaj to tylko softowo tam coś się ma pobrać, po, po, pozmieniać. Dowiedz się więcej. Airpods 4. Ja jestem w teamie dokanałowych. Nie lubię dołóżnych słuchawek. Jakoś drażnią moje ucho mocno. A no, dokanałowe nie drażnią. Poczytam chętnie, czy, czy wy jesteście w tymie takim... Czy czy innym, czy, czy, czy na czy może wam jest wszystko jedno. Wersja podstawowa AirPods 4 649 z aktywną redukcją hałasu 899. Sporo osób się zastanawiało, czy taka redukcja hałasu w otwartych słuchawkach ma sens. Testowałem ostatnio chińskie za i działało to nawet. Oczywiście nie tak dobrze jak w dokanałowych, ale można tutaj że tak powiem, cuda zdziałać. Kształt ma być bardziej zoptymalizowany, czyli ma być dostosowany do większości uszu, co na pewno będzie też się tym objawiało, że w niektórych uszach też nie będzie z nimi wygodnie. Nie jest nigdy z tymi słuchawkami niewygodnie. Chip H2. Lepsze połączenie, ma to wszystko lepiej działać. Nowe etui. Etui ma być USB typ C plus jeszcze ładowane przez, przez Ładowarkę od zegarka. Co prawda to w tym droższym modelu. Jak co tutaj jeszcze nam więcej producent powiedział na ten temat, no, poczytacie sobie na stronie. Bo ja chyba nie będę się zagłębiał w te słuchawki, bo ten temat mnie mało interesuje ze względu na to, że jestem w teamie do kanałowych. A ten materiał jest takim luźnym materiałem i chyba nie będę się rozwodził nad tym, nad czym szczególnie nie jestem zainteresowany. Wchodzi zegarek. Słuchajcie, zgadnijcie, co się zmienia. Tak, oczywiście już wszyscy wiecie, zmienia się tylko kolor, wszystko inne zostaje takie samo. Bateria działa tak samo długo, wyświetlacz jest taki sam, zmienia się kolor. Co mogę powiedzieć? Zaprawdę powiadam Wam, że piękny to to jest kolor. Bezwzględnie. Podoba mi się i wolałbym mieć czarny niż mam ten teraz tytanowy, który gdzieś tutaj mam nadzieję jest widoczny. Mam już w zeszłym roku wymieniłem na dwójkę. Nie wiem, czy się zdecyduję na ten czarny. Trochę mnie korci, żeby sobie zrobić upgrade do czarnego ale to chyba będę musiał dostać temperatury, żeby się do tego przekonać. Dowiedzmy się więcej. Jeśli chodzi o rendery, wyglądają fantastycznie. Czy on będzie tak fantastycznie na ręku wyglądał? Zobaczę sobie w iDreamie, podotykam, poprzymierzam i zobaczymy. Może wtedy szatan mnie opęta. Dostępny od 20.09. Możemy sobie obejrzeć film online. Jeszcze kliknę guzik zamów. Bo, 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 bo. One są teraz te zegarki za 3990. Wydaje mi się, że były za 4500, jakoś tak. 4449. Jest kolor czarny. Może trochę zmniejszę tutaj rozmiar tych, tego ekranu, żebyśmy więcej widzieli. O. Opaska przypuśćmy jakaś tam rozmiar paska S i ile to będzie oczekiwania na to mniej więcej? 20 września. Czyli generalnie w dniu premiery możecie mieć czarny, nie ma tutaj żadnych, żadnych przeciwwskazań. No ładny jest. No nie, będę, nie nie będę się tutaj opierał i nie będę mówił, że jest inaczej. Jest po prostu w tym czarnym kolorze, szczególnie w tych renderach, to wygląda. No, pięknie. Połączenie z tym pomarańczem tu pomarańczowym przyciskiem z drugiej strony. No mnie osobiście podoba się bardzo. Ale jeśli chodzi o te parametry, czyli jak długi jest czas pracy, to wszystko zostaje mniej więcej tak samo. Oczywiście updatey software'owe, które dostanie również ten Ultra 2 z zeszłego roku nie czarny. Tak więc może najpierw zaczekam na to co przyniesie update. Teraz przechodzimy do. A gdzie jest jeszcze? Nie wszystko, żeśmy. Smartwatch Series 10, dowiedz się więcej. Tutaj moje rozczarowanie pierwsze. Ci, co siedzieli ze mną na Twitterze, to widzieli. Jestem rozczarowany, że już prawie 10 lat Apple produkuje zegarek, który ma dokładnie taką samą formę. Cieszę się, że wszedł ten Ultra 2, bo już byłem naprawdę mocno znudzony Tom, tym designerskim. Wyglądem tego, tego zegarka, oczekiwałem czegoś więcej, no to oczywiście się zmieniają pewne aspekty, jak większy wyświetlacz, jaśniejszy wyświetlacz, nowszy procesor, dodatkowe rzeczy, które będą nam analizowały sen, jakieś tam bezdechy senne będą nam analizowały. Ale forma cały czas jest taka sama. Zmieniły się tak, jeśli chodzi o widoczność, to ramki. On będzie też troszeczkę cieńszy, będzie się szybciej ładował, bo w 30 minut mamy naładować aż 80% baterii. Ale nadal ta bateria będzie nam starczała na jeden dzień. Co prawda, używając taki zegarek, można się do tego przyzwyczaić, że nawet jak chcecie analizować sobie sen, to wystarczy go ładować podczas wieczornej toalety, i podczas porannej toalety i to mu wystarczy, żeby ten jeden czy półtora dnia funkcjonować. Polerowane kolory, czy to, czy, czy to wam się podoba, czy widzicie tu jakąś, czy oczekiwalibyście w ogóle jakiejś grubszej zmiany, czy to jest tak genialny projekt, że należy go przez 10 lat podtrzymywać. Widać, że seria siódma, ósma, dziewiąta była nieco grubsza, seria dziesiąta jest nieco cieńsza. Ja myślałem, że nie będzie, nie będzie w ogóle małych tych zegarków, bo na konferencji nic nie był, nie, nie mówili, ale w cenniku pojawiają się zarówno duże, jak i małe. No, bo ja uważam, że te mniejsze są no fajniejsze dla płci przeciwnej. Jak widzicie tutaj, co się zmieniło od serii trzeciej, no te ramki nam się zmieniły znacznie bardziej. Czwarta, piąta, szósta SE niewiele, zwiększył się, zwiększyła się jego wielkość. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o branzolety, to będą pasowały takie same. Czy ja bym zmienił, jak miał poprzednią wersję? Na pewno nie. Te, te funkcjonalności, ta, ta zmiana wyświetlacza, te, ten węższy margines. No nie jakoś, nie, niekoniecznie bym nie przekonał do tego, żeby wymienić ten zegarek. Chociaż wiecie, że ja zupełnie z innego powodu na to wszystko patrzę pod innym kątem i, i, i być może, być może kto wie, żeby przetestować, jak to się będzie wszystko spisywało. No mamy możliwość nurkowania, co prawda chyba tam do 6 metrów, ale jest już, będzie nam się pojawiał ten komputer nurkowy również w tym zegarku. Dobra, lećmy dalej, bo to nie było takie interesujące. Dowiedz się więcej. iPhone 16. O, tutaj zaczę, zaczęła się, zaczął się miejsce, w którym oczekiwałem czegoś, czegoś, nowego i teraz tak, żebym nie był jeszcze mal kontentem i nie na, 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 na opowiadał historii jakichś niestworzonych, to proszę napiszcie mi, czego wy byście oczekiwali od telefonu, żeby był dla was ta zmiana uzasadniona, zadawalająca i coś by wnosiła. Ja tak czy siak przechodzę na 16 Pro, tak jak wam mówiłem. Nie, chyba jeszcze nie mówiłem. Na początku przeszedłbym w kolor złoty, bo bo, żebym sobie coś mógł odmienić, to musi być chociaż, chociaż inny kolor. Złotego nigdy nie miałem. Do tego idealny byłby dres- trzy paski, złoty zombie, już Europa Wschodnia, słowiańska dusza będzie zadowolona. Ale najpierw bez Pro, fajnie, że nowy procesor. Nowy procesor jest wymagany do tego, żeby chodziło AI, czyli Apple Intelligence, jak nam to Apple zakomunikowało podczas tego, co pokazywali. Poprzednio, na poprzedniej konferencji software'owej. Niestety u nas w Polsce nie będzie to funkcjonowało. Większość rzeczy nie będzie funkcjonowała, ponieważ po pierwsze, na początku nasz język nie jest obsługiwany. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie obsługiwany ale aż się dziwię, że można w tym LLM wyłączyć obsługę języka jakiegoś tam zewnętrznego czyli polskiego i na początku no u nas okrojone, bo jest wersja europejska powinniśmy mieć okrojoną cenę, jak nie działa połowa tych nowych rzeczy to powinniśmy mieć za pół ceny ten telefon. Co prawda ceny telefonów iPhoneów mocno spadły 3999 możecie mieć już iPhone'a 16. Ja patrzyłem ostatnio jak była premiera nowego Xiaomi 6700, tak więc Xiaomi jest dużo droższe teraz od iPhone'a nawet od iPhone'ów Pro. Tak więc iPhone iPhone dla ubogich się staje i ci, którzy pragną kupować najdroższy telefon, który jest na rynku, niestety się rozczarują. Zresztą pro wersje potaniały, to później jak przejdziemy do pro, bo mam faktury za dwa poprzednie moje telefony, to, to zobaczycie. No jest gruba obniżka cen. Podoba mi się ten przycisk fotograficzny. Ja akurat teraz coraz więcej telefonem nagrywam i będę z tego korzystał. W wersji bez Pro jest A18, w wersji w Pro będzie A18 Pro. Ma być wzrost wydajności, no, nie jakiś zastraszająco duży. Są nowe kolory. Mnie ja się podoba i ten fioletowy i ten niebieski tak szczerze. Jest mały 6,1 cala, jest i 6,7 cala. Czy, czy, czego, czego bym się tutaj spodziewał więcej? Nie wiem. Ja bym, dla mnie to z rozwydajności większa bateria. Jeśli chodzi o telefony, no to ja jestem w zasadzie usatysfakcjonowany. No. Nie spodziewałem się jakichś nieprawdopodobnych fajerwerków. Tu jest coś nowego. Na pewno to się za chwilę pojawi u innych producentów. Do wyspy się przyzwyczaiłem. Było trochę straszenia, że wyspa zniknie, ale uważam ją za użyteczną, bo często z niej korzystam. Tak więc mnie to zupełnie nie przeszkadza. Widzicie, że jest inny format aparatów. Zobaczymy, jak będzie z. No i większej rozdzielczości. Jak będzie z obudowami do tych telefonów, bo jako, że mamy ten przycisk taki wiecie, dotykowy i przesuwany. No, to jednak trzeba będzie tutaj mieć odpowiednio cienką obudowę, bo jak założycie grubą, to będzie trudno, żeby ten opuszek palca doszedł do tego przycisku. I po drugie, musi być ona z wycięciem. No z wycięciem sobie poradzili, jeśli było, była, był przycisk, który nam wyciszał telefon. Także teraz myślę, że też sobie poradzą. Tym bardziej, że ja lubię takie super cienkie obudowy. Nie potrzebuję jakiejś takiej bardzo odpornej, bo zazwyczaj mi się te telefony jakoś nie niszczą, nie upadają. Ale w obudowie lepsze mam chwyt, bo wydaje mi się, że ten telefon, przynajmniej te wszystkie do tej pory były wyjątkowo śliskie. Zobaczymy jak to będzie z szesnastką, już, jak już przyjdzie. Także no wszystko to, co było mówione o AI czy ten Apple Intelligence, u nas się nie sprawdzi, czyli sens posiadania nowszej wersji, jeżeli macie 15 do 16, no to jest no średni, bo wzrost wydajności, tak jak pewnie zaraz gdzieś dojdziemy, to, to to nie będzie jakiś zaskakująco duży. Jeśli chodzi o akumulator, też on nie będzie jakoś zaskakująco długo pracował. No są jakieś opcje. Używanie audia studyjnego, bo jest trochę więcej mikrofonów, ale czy w takim codziennym życiu komuś to będzie potrzebne? Nie mam pojęcia. Style fotografii będzie można sobie podpinać na żywo, sprawdzać ze względu na dużą wydajność procesorów. Te procesory Apple'owe faktycznie są wydajne i mogą być najszybsze na rynku. Tutaj tego nie będę poddawał pod wątpliwość. Bawa, zabawa stylami, edyca, edycją e, zdjęć. E, e, przeze mnie używana, lubiana, przez was pewnie też używana i lubiana. Tak więc to jest na plus, ale za czym jak software'owo wejdzie, co się będzie działo w poprzednich modelach, czy dostaniemy te update'y czy nie. A18, tak jak powiedziałem, on jest super szybki, super bystry, głównie jest zoptymalizowanym pod względem tej sztucznej inteligencji. No, i teraz możemy sobie porównać z modelem 15, czyli z zeszłego roku. Ma być 30% szybszy CPU i 40% szybszy GPU. Zobaczymy, jak będzie z przegrzewaniem, jak będziecie intensywnie ten telefon używali. Jest też bateria, która ma być bardziej pojemna, ze względu na to, że pomimo, że ten procesor jest szybszy o te 30-40%, ma być bardziej energooszczędny. Zobaczymy też, zweryfikujemy w prawdziwym życiu, jak to będzie wyglądało. Nowy Maxey, który ma. Ładować do 25 W. Sprawdzimy, zweryfikujemy. Co prawda na wersji Pro, bo tej raczej nie dostanę i teraz porównanie. Dwie godziny więcej ma chodzić w porównaniu do 15 i 7 godzin więcej, jeżeli wybierzecie 16 plus. Jak ktoś potrzebuje dużo baterii, to na pewno te plusy i maksy są lepszym wyborem trwała konstrukcja na lata, no podoba mi się tutaj trochę, trochę ta wyspa aparatów będzie. Wymagała dodatkowego otworu na lampę błyskową, chyba że się zdecydujecie, albo będą produkować obudowy bez tego wycięcia, bo ja rzadko robię z lampą błyskową, bardziej lampę błyskową używam jako latarki w razie jakiejś awarii. I ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w obudowach. Jak widzicie, przycisk ten programowalny u mnie bardzo się przydał, ja z niego korzystam codziennie, przypisałem sobie do niego otwieranie bramy. Garażowej, ale można przypisać, jak widzicie, dużo różnych rzeczy plus skróty. Ja to robię tak jak wam pokazywałem, skrótem i chciałbym, żeby miał więcej funkcji, także na przykład podwójne przyciśnięcie, żeby miał jeszcze jak, jakąś funkcję, albo nie, potrójne przyciśnięcie, bo wolałbym mieć kilka możliwych sterowania na przykład furtką, bramą, bramą garażową, no ale niestety nadal tylko jedną funkcję można przypisać do tego przycisku. Uważam to za fajne rozszerzenie. Jeśli chodzi o tryby skupienia, zawsze wybieram je z menu i nigdy tego przycisku, który był wcześniej do tego, żeby wyciszać telefon, nie używałem. A teraz z niego korzystam, tak jak wam powiedziałem codziennie. Czekam na iOSa 18. Zobaczymy, jak to wszystko przejdzie, czy to przejdzie gładko, czy to przejdzie niegładko. Mają być trochę większe możliwości, jeśli chodzi o zarządzanie HomeKitem. Będzie można w końcu wybrać w tym iOSie to urządzenie, które będzie głównym głównym. Urządzeniem, które będzie, będzie zarządzało w domu naszą lokalną siecią. U mnie tak jest, że mam kilka tych urządzeń, które mogą być i to czasami gdzieś przelatuje z jednego na drugie i uważam, że to powoduje, powoduje niestabilność. Chcę mieć taką możliwość, ale tak jak mówię, czekam na tą osiemnastkę. Ona ma być w poniedziałek w przyszłym tygodniu, tak więc dużo tego oczekiwania nie zostało. Jak będzie, że tak powiem, premiera, to w przyszłym tygodniu. W piątek mają wjechać iPhone'y. Czy to jest duża zmiana, czy to jest mała zmiana? Pewnie jak ktoś z piętnastki na 16 się przesiada i nie ma, nie jest w Stanach, a jest w Polsce i nie będzie miał tego jaj, chyba sensu większego nie ma, bo przyrost wydajności czasu pracy na baterii nie. No ale jeżeli macie starszy, dwunastkę, to myślę, że wtedy warto. No i iPhone 16 Pro to, co mnie interesowało, ja tak naprawdę chciałem mieć jeszcze Maca Mini, ale wydaje mi się, że to jeszcze jakaś konferencja w tym roku nas czeka i tam się pojawią iPady i Maki, bo skoro mamy M4, to trzeba ją zutylizować. Może iMaki się pokażą. Kolor wiodący złoty, cena 5,299 za iPhonea Pro, przypominam, że Xiaomi. Ten ultra ostatni 6700, nie wiem jaka teraz jest cena, ale 6700 startował. Tak więc znowu, jeżeli chcecie błyszczeć w towarzystwie drogim telefonem, to już niestety nie iPhone, tylko musicie wchodzić w Xiaomi, które wiadomo, że jest najlepsze. I teraz na dodatek najdroższe, no to pewnie spora... Zobaczymy, czy spora liczba osób odpłynie z ekosystemu Apple'owego, bo dla nich wyznacznikiem było to, żeby coś było najdroższego. Znowu ten sam przycisk, który był w 16, uważam, że to jest te fajne rozwiązanie, aczkolwiek dużo z tego co mówione było na konferencji, mówi właśnie o tym, że pewne funkcjonalności dopiero będą dostępne w przyszłym roku. One zostały zapowiedziane, wskazane. Niektóre funkcje tego przycisku foto mają być też dopiero Dostępne w przyszłym roku. Tak więc to trochę lipa, bo rok to jest dużo czasu, żeby coś przygotować, coś wprowadzić, a tutaj wydaje mi się, że nie wiem, czy już mi się nie chce, że same stare dziadki w tym aplu już pracują, oni nie czują potrzeby, nie muszą już rywalizować, bo się czują pewnie na rynku. Niech robią co dwa lata, będzie przynajmniej dla klienta lepiej, nie? Zobacz go od swojej strony. Tak jak mówiłem, jest wersja pustynna, nie złota. on nie jest, nie jest złoty, tylko pustynny, czyli jest naturalny tytan, jest pustynny tytan, jest biały tytan, biel tytanowa i jest czarny. No i oczywiście dwa rozmiary. Nieco nam się ten telefonik zwiększył tam o 2-3 mm, o, o nie, 3-4 gramy waży więcej. Też ma mieć węższe ramki. Czy ja to zauważę? Myślę, że nie, bo używam czarnego tła w telefonie u siebie i jak widzicie, u mnie w ogóle nie ma żadnych ramek i nie wiem, czy one są szerokie, czy są wąskie. Zakładam, że tego ja nie odczuję tak podczas codziennego użytkowania. Forma mi pasuje tego telefonu. On był odchudzony pomiędzy 14 a 15. Była inaczej zaokrąglona obudowa. To Wam mówiłem też w przypadku Pixela, którego tu używam, że on jest taki już zrobiony na iPhone'a 15 i 16. Bardzo dobrze leży w dłoni, jest dużo lżejszy, dobrze, dobrze jest wyważony. Także jeżeli będziecie się przesiadali na przykład z 14 na 16, to dużo odczujecie, chociażby w tym względzie, że będzie lżejszy i lepiej będzie leżał w dłoni, nie będzie aż taki kanciasty. Tytan, wytrzymałość, no, u mnie się spisuje, nie miałem żadnych problemów. Na pewno będą tacy youtuberzy, którzy od razu w pierwszym dniu będą tymi telefonami rzucać, także zobaczymy, jak się ten Tytan spisze. Super Tina XDR w dwóch rozmiarach, o tym mówiłem, o przycisku Wam mówiłem, tutaj będzie dokładnie to samo, co w 16, także widzicie. Tym razem w 16 i 16 Pro dostaje mniej więcej wszystko to samo. Brakuje jednego aparatu. Oczywiście brakuje też um, takiego odświeżania dynamicznego, jeśli chodzi o, o ekran. Inna jest jasność tego ekranu, ale przycisk dostali w tym roku od razu, w 16, a na przycisk ten programowalny musieli czekać rok. Tak więc tu strategia jakaś nieco inna jest. Dolby Vision 4K przy 120 klatkach na, 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 na sekundę. Kinomistrz, no możecie faktycznie, Faktycznie już bardzo dobre jakościowo. Sam wam mówiłem na początku, że teraz coraz więcej kręcę telefonem, staram się, Koło, trudno mi potem te wszystkie rzeczy z różnych tych kamer połączyć, ale, ale, ale pracuję nad tym i faktycznie nagrania te, które robię, no są na dobrej do, dobre jakościowo. Tutaj wchodzi 4K, 120 klatek na sekundę, możliwość podłączenia zewnętrznego dysku, tak żeby te materiały, które będą generowały naprawdę, naprawdę dużą, Dużą objętość miały się gdzie pomieścić, jeżeli nie weźmiecie największego telefonu. W poprzedniej wersji było takie ograniczenie, że te telefony dopiero o najwyższej pojemności miały taką możliwość, żeby pracować w tym trybie najwyższej jakości, najwyższej rozdzielczości. Teraz nie wiem, jak to będzie. Nie znalazłem takiej informacji, pewnie wyjdzie w praniu. Znowu tutaj informacja o tym, że będzie można zupełnie inaczej miksować audio. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może to być bardzo przydatne, bo audio jest bardzo istotne przy nagrywaniu wideo. Sami zresztą wiecie, że jak kogoś źle słychać, to nawet jak będą najpiękniejsze obrazki, to nie będzie się tego fajnie oglądało. Szczególnie jeżeli jest taki content, gdzie to, co się mówi, jest istotne. Tak więc boję się trochę, żeby te wszystkie filtry i te automaty, które tam zaszyją, będą na przykład automatycznie włączały filtry przeciwwiatrowe itd. itd. Często się tak zdarza, że to niszczy nagranie, a z drugiej strony można też takie rzeczy potem w postprodukcji sobie poprawić, jak że ja wolę bez tych filtrów zazwyczaj nagrywać, żeby mi tam nie przecinało wysokich, niskich, nie robiło jakiejś sztucznej obróbki, a potem w postprodukcji jak mogę to wycinam. Chociaż najbardziej skuteczne są detkety na te mikrofony, żeby walczyć tutaj z powiewami wiatru. Ci, co nagrywają na zewnątrz w takich trudnych warunkach, doskonale wiedzą, jak to wygląda. 48 megapikseli, jeśli chodzi o aparat główny, jeśli chodzi o aparat szeroki, 12 dalej będzie miał tele, telezoom, ale Razy 5 będzie on występował i to też że zarówno w pro i w promaxie będzie dostępna ta sama ta sama możliwość powiększenia. Tak więc tu jest też, jeżeli ktoś nie chciał promaxa, tak jak ja, ja nie chcę, bo to jest dla mnie za duży telefon. A jak już mam mieć zoom, to wolałbym mieć pięciokrotny. No to też jest jakaś tam przesłanka do ewentualnej wymiany, jeżeli byście chcieli się do tego zmusić. Mamy tryb makro, mamy tryb 24, mm 28, 35, 48 i 120. No i teleobiektyw też oczywiście będzie dostępny. I to teleobiektyw, który on jest tą taką. tą taką formę ma, nazwijmy go pryzmatyczną. tak On ma tam pryzmatyczne jakieś lustra, które pomagają temu, żeby ta odległość była wydłużona i żeby faktycznie można było uzyskać Tele Obiektyw, taki naturalny, a nie powiększanie pikselów, pikseli. Jak widzicie, tutaj dużo rzeczy software'owych tak naprawdę jest, które mogłyby być w starszych telefonach i zobaczymy. Mam nadzieję, że one też będą dostępne dla starszych telefonów, chociaż być może będzie taka przesłanka, że musisz mieć serii 16, ponieważ one obsługują AI, a te wszystkie funkcje, które tu widzimy, będą AI'owe. Trochę takie to jest, wiecie, nie mam, nie mam pewności, że to faktycznie tak musi być. Wydaje mi się, że to jest, no widzieliście, ile było lania, marketingu na tym spotkaniu i nie mam pewności, czy to faktycznie tak musi być, czy raczej czy raczej to jest takie wymuszone, wymuszona, wymuszona zmiana dla? Dla, dla, dla tych ludzi, którzy no muszą mieć jakiś powód do zmiany. A 18 Pro, tak jak powiedziałem, nowszy procesor, tutaj ma być chip kolosalnych możliwości. Super tłumaczenia są na polskiej stronie Apple, także to mi się podoba. Lepiej się czyta z, z polskich tłumaczeń. Na pewno to nie robi AI, na pewno to robi ktoś, kto ma inteligencję, ale nie sztuczną, tylko taką prawdziwą. Tak więc polecam nawet sobie to przejrzeć, bo jest fajnie. 16-rdzeniowy system Neural Engine, 6-rdzeniowe 6 GPU. No i porównajmy sobie, jaka jest pomiędzy 15 Pro. 15% szybszy. Naprawdę, jeżeli chcecie coś mieć szybszego, to, to nie zauważycie tej różnicy, jak się znam na życiu. Jak będziecie z 13 ki przechodzili, no to faktycznie może się coś wydarzy. Dlatego ja na przykład w maku swoim też zwlekałem, nie wymieniałem M1 na M2, a potem na M3, tylko doczekałem dałem do m i teraz bym chciał wymienić na m żeby chociaż te 40% mieć, czy 50% wydajności przyrostu. Jeśli chodzi o GPU, to jest 20% więcej. Czy to będzie odczuwalne w grach? Ja na, pewno, ja na pewno tego nie odczuję, bo ja jestem takim konsumentem, nazwijmy to, socjal-mediowym, bardziej tworzę jakieś tam treści wideo. W gry, gry nie ma o jednej na iPhone'ie za, zainstalowane, a gry jednak są takie, które ciągle obciążają procesor, działają długo. Też ma być poprawiona tutaj wydajność termiczna, ale to się musi ktoś wypowiedzieć, kto gra w gry i czy przejście z 15 Pro na 16 Pro faktycznie ma sens, bo będzie szybciej działał. Nawet 4 godziny dłużej ma pracować 15 Pro, czyli to jest dla mnie jakiś tam wyznacznik tego, żebym chciał zmienić z 15 na 16 bo to jest 4 godziny dłużej, jakbym się zdecydował na maksa, to 10 godzin dłużej. Ale na maksa się nie zdecyduję, bo jest dla mnie po prostu za wielki. Personalizacja, ale to każdy dostanie, bo to jest nowy iOS. No i w zasadzie tyle. Czy ja jestem rozczarowany? Trudno mi powiedzieć, no pewnie bym się spodziewał czegoś nie wiadomo czego. Nie czekam, pewnie tak jak większość osób z branży technologicznej na składane iPhony. Nie czekam, nie będę, plan nie będę tego nabywał. Kilka razy obcowałem z tą technologią, nie widzę jej u siebie w moim zastosowaniu. Jednak wolę mieć tak telefon do szybkiego, do szybkiego dostępu. I zobaczmy na ceny, bo to jest istotna sprawa. Ja sobie wybiorę 16 Pro. Pustynny Tytan wersję 256, bo taką miałem i patrzcie, zaczyna się od 5299, 5300 i 5800. A tutaj mam swoje faktury poprzednie, słuchajcie, za poprzednie telefony 14, 14 Pro 256, Space Black miałem 799, w tym roku 5800. Duża różnica, a poprzedni już był nieco tańszy iPhone 15 Pro Titan Blue miałem wersję 6600 zł, w tym 5800, także też jest różnica 800. Także iPhone'y tanieją. No, widać, że za PO dużo lepiej to wszystko zaczyna wyglądać, a tak naprawdę winny jest tutaj kurs dolara, który się ustabilizował, bo niestety w tym okresie wojennym bardzo to wszystko wystrzeliło, teraz to wróciło do normy, jeżeli planujecie wyjazd do Stanów to jak najbardziej tak. Jest 512, ale jeszcze się mieszczę w 256. 128 jest dla mnie za mało, bo zużywam więcej niż 128, także nawet, jakbym chciał przejść z jednego telefonu na drugi, to by było trudno, bym musiał go czyścić. Także dla mnie 256 myślę przez jeszcze rok, dwa czy trzy się z tą 256 tutaj no dam sobie radę. Dziwię mnie, że cały czas jest 128. Przypuszczam, że w maxie jak wybierzemy, to tu się zaczyna od 256 i myślę, że w tym pro też powinno się zaczynać już od 256 i to najlepiej w cenie 5200. To by była super super cena. 5299 to chyba 13 kosztowała. Wiecie co? Mam tutaj też fakturę za swojego iPhone'a, że tam miałem 128 13 i on kosztował 5200. No i tutaj 5199, 5299. No ceny wróciły do cen z roku 21. Jest o 100 droższy niż ten, ta podstawowa wersja 128 niż była w 2021 roku, czyli 3 lata temu. Tak to wygląda. I czas dostawy, ciekaw jestem jaki jest. 256. a nie, przedsprzedaż od piątku. Dobra, tyle. Słuchajcie, tak chciałem to bez zająknięcia, bez późnego montażu. Tak to wrzucę na SOTE. Poczytam wasze komentarze i dajcie znać, czy chcecie tego live'a. Dajcie łapę w górę, subskrybujcie kanał. I w trakcie, w trakcie konferencji nie wyobrażam sobie robić live'a, bo po pierwsze nie mógłbym tego puszczać, bo tam są jakieś, wiecie, <laughs> przesłanki ku temu, że nie za bardzo można, ale po takiej konferencji możemy się odpalić i sobie spróbować zrobić takiego live'a. Nie wiem ile to już dzisiaj mówię, no pewnie mówię ze 15-20 minut, mam nadzieję, że się dużo nie na nazająkiwałem, bo nie będę tego montował. Tyle, czekam na feedback z waszej strony. Cześć!